Każdej nocy przed snem Jim Bay szedł na spacer. 15 listopada 2009 roku, podczas spaceru po Hammerton Road w Nowym Jorku, dziwny wypadek na zawsze zmienił bieg jego życia. Aby uniknąć czegoś, co wyglądało na nadjeżdżający samochód, zszedł na pobocze drogi, gdzie ziemia była dziwnie miękka, a barierka ochronna nad przepaścią została podmyta lata temu. Jim, nie widząc tego zagrożenia, ponieważ było ciemno, zszedł z krawędzi i spadł w 4-metrową przepaść. Tak sam to wspomina. Moja głowa uderzyła w skałę, moje lewe ramię uderzyło w ziemię, a następną rzeczą była utrata przytomności. Kiedy się obudziłem, odczuwałem silny ból i wiedziałem, że jestem w poważnych tarapatach. Natychmiast złapałem się za głowę, ponieważ poczułem ogromny ból. Poczułem, jak moja ręka trafiła w pęknięcie w mojej głowie, z którego obficie lała się krew. Wiedziałem, że tego nie przeżyję. To było w pewnym sensie dziwne, ale tak naprawdę byłem spokojny o siebie. Odczuwałem silny ból i po prostu założyłem, że umrę. Rozejrzałem się i zobaczyłem tę wielką ścianę, z której spadłem. Musiałem dostać się na drogę. Czując ogromny ucisk w klatce piersiowej, próbowałem wezwać pomoc, ale jedynym dźwiękiem, który zdołałem z siebie wydobyć, był ledwo słyszalny, świszczący oddech. W tamtym czasie nie miałem nadziei, ale pomyślałem, że jeśli dotrę do drogi, ludzie znajdą mnie prędzej czy później. W końcu udało mi się stanąć na kolanach. Powoli posuwałem się w górę wzgórza. Doszedłem do kłody na zboczu. Zatrzymałem się przy kłodzie i położyłem się na niej. Miałem mieszane uczucia, ponieważ kilkoro moich dzieci umarło przede mną. Miałem nadzieję spotkać się z nimi w niebie i myślałem, że zrobiłem wystarczająco dużo, aby pójść do nieba. Ale nie byłem pewien. Nikt nigdy nie jest pewien. Płakałem, a potem po prostu zamknąłem oczy. Nagle ciemność zdawała się rozjaśniać. Zalesiony obszar stał się jasny. Ujrzałem mężczyznę i dwoje dzieci. Jaśniej i jaśniej, i piękniej niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. Im bliżej ta postać zbliżyła się do mnie, wtedy jeszcze nie wiedziałem, kto to był. Gdy się zbliżyli, rozpoznałem, że to był Jezus. Po jego lewej stronie był mój syn Robert, a po prawej James. Zmarł kilka tygodni po porodzie, a mój drugi syn miał 10 lat. Zmarł z powodu choroby nerek. Więc byli w niebie. To dało mi prawdziwą pociechę. Nie rozmawiałem z nimi. Nie było żadnej komunikacji. Po prostu tam byli. Zawołałem: jestem gotowy, aby przyjść do Ciebie, Boże. Ale Jezus odpowiedział, że to nie jest mój czas. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje. Nie poszedłem do nieba. Nigdzie nie poszedłem. Po prostu zostałem na Hammerton Road. A niebo przyszło do mnie. Nie umarłem na tej kłodzie, chociaż byłem tak blisko, jak to tylko możliwe. Mówię ludziom, że to tak, jakby moja nadzieja i wiara zniknęły na kłodzie, a Bóg przyszedł i napełnił mnie. Dał mi nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że jakoś sobie poradzę. Gdy Jezus wraz z moimi synami odeszli, było to prawie jak światło świecy gasnące w oddali. Im dalej odchodzili, to światło jakby stawało się coraz mniejsze i mniejsze i zniknęło. Następną rzeczą, jaką pamiętam, jest to, jak leżę na tej kłodzie wciąż w całkowitym bólu. Tak jak wcześniej, ale miałem odnowioną nadzieję i wiarę. Nie ma świateł ulicznych na drodze. Bardzo mało domów w okolicy.
Mogłem trochę obrócić szyję, więc zrobiłem to z wielkim bólem i zobaczyłem małe światło domu. Musiałem tam dotrzeć, więc zebrałem całą odwagę, jaką mogłem i powiedziałem, że kiedy wstanę, muszę pozostać na nogach i faktycznie wstałem i tak jakby szurałem po drodze, nie wiedząc dokąd idę. Po prostu wiedziałem, że idę do światła. Gdy tam dotarłem, okazało się, że to był dom mojej sąsiadki. Zadzwoniłem do drzwi i film mi się urwał. Kiedy Jim obudził się, był w szpitalu. Dowiedział się, że był w śpiączce przez 7 dni. Gdy wyszedłem ze śpiączki, zacząłem opowiadać mojej rodzinie, jak wczołgałem się na wzgórze i wyczerpany położyłem się na kłodzie. I że spotkałem tam Jezusa, a oni pokazali mi zdjęcie tej kłody. Było na niej mnóstwo krwi, mojej krwi. To była ta kłoda, na której spotkałem Boga i zobaczyłem moich synów. To było niesamowite. Byłem w 99% pewien, że to się naprawdę wydarzyło, ale kiedy zobaczyłem te zdjęcia, miałem 100% pewności, że mi się to nie przyśniło. Gdy wyszedłem ze szpitala, całkowicie zmieniłem moje życie. Zacząłem więcej chodzić do kościoła i zbliżyłem się do Boga. I teraz bardzo często słucham muzyki chrześcijańskiej. Postaram się chwalić Boga na każdym kroku. Gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię, jestem Mu wdzięczny za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarował. I wciąż obdarowuje każdego dnia. Amen.